Dobry wieczór Panie, dobry wieczór Panom, który tu już raz spotykamy się w tym gronie, a ciągle moja jaźń przepełniona jest taką samą wielką porcją życzeń pod adresem środowiska piłkarskiego Krakowa. One się zawsze kumulują wokół maksymalnych sukcesów, jakie są dane piłkarzom profesjonalnym. I must say I'm a little bit surprised because I've only been here such a short time. But I hope to be back here in this same room maybe next year to win the prize here first in 2011. Nie zawsze miał miejsce w wieściowym składzie, ale nie zawodził. Słusznie uchodzi za jedną z największych nadziei Białej Gwiazdy. Cezary Bilik, Wisła Kraków. Serdecznie wszystkich zgromadzonych. Oczywiście dziękuję serdecznie za wszystkie oddane głosy i te słowa, że jestem jedną z największych nadziei Wisły, no to mobilizują do ogromnej pracy. I myślę, że tak jak powiedział trener, za rok tutaj się spotkamy już w innych nastrojach i jako kibice Wisły będziemy mieli co świętować. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Majora serdecznie dziękuję za wszystkie głosy, jakie padły na niego. Jemu samemu dziękuję, że mogę stać wśród laureatów, ale znacie Patryka, lubi często chodzić do zarządu, będzie miał kolejną okazję do przyjścia. Oczywiście do przyjścia. Dziękuję. Na miejscu drugi piłkarz, którego wiosną w Wiśle już nie zobaczymy, ale pamiętali o nim jeszcze kibice. Ubiegłoroczny piłkarz roku, w tym roku miejsce drugie. Paweł Brożek, Wisła Kraków. Bardzo serdecznie chciałem podziękować w imieniu Pawła za wszystkie oddane głosy. Rozmawiałem dzisiaj z Pawłem. Paweł prosił, żeby przekazać gratulacje dla całej dziesiątki, oczywiście dla drużyny, dla Czarka, dla Małego, no i dla zwycięzcy plebiscytu. Powiedział Paweł, że zasłużenie rzeczywiście. A najlepszym piłkarzem Małopolski roku 2010 jest piłkarz o jakże radosnym imieniu. Radosław Sobolewski. Wisła. Jest mi niezmiernie miło, że mogę odebrać tę wspaniałą nagrodę. Jest to naprawdę dla mnie zaskoczenie. Dlaczego o tym mówię? Bo jedna z osób dobrze zorientowanych w wynikach. Jak pogroziłem palcem przed plebiscytem i mówi zaliczkowo, sobą zaliczkowo. Mam nadzieję, że uda mi się spłacić ten dług zaufania zaciągnięty u kibiców. Chciałbym również podziękować wszystkim kibicom właśnie za oddane głosy i pogratulować wszystkim drużynom.